Minęła godzina 18. Zostanie nadany komunikat. W związku z zmniejszającą się liczbą osób oglądających bajki, dobre bajki, zapraszamy Państwa na... Tak, na bajkę. Lecz nie będzie to zwykła bajka. W tym zestawieniu pokaże się kilka postaci z różnych historii. Ciekawe, czy Państwo rozszyfrujecie, kogo będziemy dziś gościć? Zapewne. Zadajecie też sobie Państwo, po co? W jakim celu? Dlaczego? Zebraliśmy wszystkich bohaterów w jednej bajce. Cóż, mam nadzieję, że na koniec sami Państwo się domyślicie. Macie 16 lat. Tylko przy pomocy kolegów i koleżanek, których musisz narysować, uda wam się zdobyć te wszystkie laury. Ostatni laur zdobyć musicie wspólnie. Spokój, to mój drugi dom. Historia, to mój tron. Karty, to mi graj. Cisza, spokój, uśmiech, to mój raj. No rusz się. Jestem klapą i dobrze mi. Ten świat jest czarno-biały. Nie ma w nim żadnych barw. Kiedy stoisz na scenie życia, tu nie dostaniesz barw. Na prezydenta tylko ja, to wiadomo, ale zaraz, gdzie mój ogon? Ten świat jest taki, bo rządzi nim puchatek Kubuś, miś byle jaki. Zostanę już lekarzem znanym. I naukowcem przez wszystkich szanowanym. W karty grać będę z kolegami w spokoju całymi dniami. Na boisku szybszy bywam od sędziowskiego gwizdka. Pewnie dlatego teraz boli ciebie łydka.
Pola polem gram w karty ze spokojem. Zbroja, którą sam utworzyłem, sprawia, że posiadam dodatkową siłę. Mówię ubijcy słodkiego mówić długo, używając języka polskiego. Nie będzie też wam szkodzić, jak będę wokół was chodzić. Dosyć tej bandy karcianej. Czas pokazać mięś i napinanie. Muszę was nauczyć, jak w golfa zagrać, a później dziewoje wyrywać. Panu Motkarczu dziękujemy. Za chwilę imprezę zorganizujemy. Jak zwykle z fryzurą nową, a pod nosem nucić będę piosenkę bezczołową. A oprócz tego, gdzieś przy okazji na matematyce i chemii mam dużo naukowej fantazji. Włączam się do imprezy organizowania. Rano więcej się śmieję i nie jem śniadania. Trampki są moim największym dobytkiem. Ktoś mnie wkurzy, staje się dzikim bykiem. Jestem ostatnią z tych, które na imprezę podążają. To właśnie na tym mnie pozytywnie nastrajają. A oprócz tego jestem też wysportowana, a biologia jest dla mnie jak kawa z rana. Pomimo tego, iż rybą jestem, gadam, śmieję się w najlepsze. Śnieżki z chłopakami gram i buty im zabieram. Pomimo tego, mam jeszcze koka na głowie. Wódź! Żeby zabawa w najlepsze trwała, potrzebny jest metal, hardcore i żeby gitara grała. Po tej muzyce i ostrych brzmieniach musiałem zmienić swój wygląd. Zacząłem od włosów wygolenia. Jak coś powiem, to już powiem. Wiem dużo, dużo umiem. Smite czy Dead Island, w tym odkrywam swój talent. I angielski przy tym ćwiczę, no bardziej trenuję, bo przecież wiadomo, że świetnie żegluję. Kroki milowe stawiam w życiu, bo zamiast butów mam kajaki w użyciu. Dead Island też mi hobby. Ja uwielbiam smoki. Czytam o nich i nie tylko. Zojczy Sero jest finalistką. Sportem gardzę w postaci każdej. Lecz opowiadanie piszę jak najbardziej. Łupaj, 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 to szczelnicie skok. Łupaj, 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 w górę czasem w bok. Dobra, dosyć już nudzenia. Teraz ja mam coś do powiedzenia. Radość, uśmiech, wygłupianie, to dziś musimy mieć w planie. Więc nudziarze, dosyć tego. Ty, ołówek, co nowego? Czas przyznać laury. Usłyszycie propozycje, a wy spróbujcie sprostać ich cechom. Do dzieła. A teraz, moi drodzy, pierwsze zadanie przed wami. Musicie rozbawić kłapouchego. Opowiem ci kawał. Wiesz, co robi krowa w kuchni? Nie wiem. Placki! Na pewno nie siedzi w bannie.
Gratuluję. Łapouchy rozbawiony. Dobrze, teraz musicie wygłosić przemowę, ale taką wiecie, konkretną. Polityczną. Gdy zostanę prezydentem, gwarantuję wam lepsze życie. Lepsze zarobki, mniejsze podatki. Chyba ktoś tu śpi? Pomożecie mi ich obudzić? Pomożecie? Wygin nam śmiało ciało! Wygin nam śmiało ciało! Wygin nam śmiało ciało! Dla mnie to mało! Wygin nam śmiało ciało! Wygin nam śmiało ciało! Wygin nam śmiało ciało! Dla mnie to mało! Wygin nam śmiało ciało! Wygin nam śmiało ciało! Wygin nam śmiało ciało! Dla mnie to mało! Wygin nam śmiało ciało! Wygin nam śmiało ciało! Wygin nam śmiało ciało! Dla mnie to mało! No, kochani, no tak, to byście mogli nawet, no faktycznie, obudzić wszystkich. No dobrze, była przemowa, obudziliście ze snu. Dobra, następny punkt. Odwróćcie się, spójrzcie za siebie. Co to jest? Nie wiem. No nie wiem, ziemia. Uwaga, macie 20 sekund, aby ją okrążyć. Sorry, taki mamy klimat. Raz, dwa. Przynajmniej był smaczny. No dobra, udało wam się. To teraz nazwijcie te przedmioty i zróbcie węzeł, ale fachowy. Co to jest? Ja to zrobię. To jest karabinczyk. No dobra, udało się, udało się. Dobra. Dobra, ja bym teraz posłuchał jakiejś melodii. Jakakolwiek, może być najprostsza. To może ja. No dawaj. No dobra, to chyba dedykacja była. No dobra, 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 no fajnie, fajnie. Dobra, było o muzyce, teraz trochę literatury bym posłuchał. Może jakieś opowiadanie, albo co? Smoka? No, smoka? Tak. No dobra, niech będzie. Wieki, wieki temu świat był zagrożony nudą i brakiem fantazji. Ludzie przestawali wierzyć w czary i magię, przez co umierały marzenia. Jednak pewnej nocy wszystkim przyśniły się magiczne stworzenia. Potężne, majestatyczne, trochę niebezpieczne, lecz piękne, kolorowe i fantastyczne. Dzięki temu snu, świat znów napełnił się magią i wyobraźnią. I tak złodziej uratowały planetę. No niech będzie, niech będzie. Dobra, ale teraz jest zadanie dla panów, typowo męskie. Proszę, uwieź mi tu jakąś białą głową. Jestem włóczyki. Chcesz się ze mną powłóczyć? Cześć, jestem Krzysiu. O nie. Spojrzenie mam mi nie tylko serce. Hej, piękna. Wypalało jak spadałaś z nieba. Nie bardzo. No dobrze. Czar uroku zrobiony. Wszyscy mdleją.
Dobrze, teraz musicie stworzyć lek na złamania, skoro już tak się zdarzyło. To ja spróbuję. Spróbuj. Nawet smaczne, ale na moje serce nie pomogło. Dobra, zając, do dziury. No, gratuluję. A moje serce nie pomogło, ale ręka jak nowa. Świetnie. Bardzo miło to słyszeć. Dobrze, teraz coś z takiej loterii. Weźcie, zróbcie coś z tym, co? No tak, taśma. Dlatego macie coś z tym zrobić. Konsumpcja gratis. Tylko chyba potrafi stać mi dziadka upiec. Smacznego. Dziękujemy. Dobra, taśma się udała. No to teraz coś trudnego. Coś, czemu nie sprostacie nigdy. Pokaz gibkości. Słabo. No ale tygrys nie tędy, no. Dobra, Krzysiu, nie dzisiaj. No brawo. Dobra, dosyć tego szaleństwa. Musicie wybrać najspokojniejszą osobę. Słuchajcie, teraz w tym roku jakieś buty będą modne, to ja bym chciał, żebyście wybrali, no właśnie, dokonali właściwego wyboru, no. Albo będą to numer jeden, trampki, albo balerinki, albo szpilki, to nie wiem, zdecydujcie. Ja to zrobię. Trójkę będziesz palić. Nie, balerinki. Szpilki. Trampki, zawsze numer jeden. Lepiej na bosach. Dobrze, to teraz ostatnie dwa laury. Pierwszy z ostatnich dwóch. Musicie stworzyć jakiś wspólny obraz. No, jedna osoba rysuje czy maluje, a reszta pozuje. Nieźle, całkiem nieźle wam to wyszło. Ale teraz na pewno nie dacie rady. Ha. Żeby zdobyć ostatni laur, musicie się przytulić do siebie. Stop, cicho, musimy zdobyć tego laura. Już natychmiast przekonamy się wszyscy. Korzystać? No dobrze, brawo, udało wam się zdobyć wszystkie laury.
Gratuluję. To w takim razie znajdźcie swoje odbicia lustrzane. Laur śmiechu otrzymuje! Nikola Dynasińska. Zostań z nami, Nikola. Laur polityczny otrzymuje! Marian Czerwiuk. Laur żywiołowości. Sonia Kędzierska. Laur szybkości. Erik Balet. Laur wygadanego żeglarza. Laur muzyczny otrzymuje. Laur literacki otrzymuje. Natalia Lewandowska. Laur uroku otrzymuje. Oskar Zawodnik. Laur nauki niekonwencjonalnej. Michał Budkiewicz. Laur kreatywności. Kuba Sierp. Laur gibkości otrzymuje. Oskar Gotlibowski. Laur spokoju otrzymuje. Piotr Florek. Laur asertywności otrzymuje. Laur plastyczny otrzymuje. Laur organizacyjny. Julita Milewska. Oraz potrójna nagroda. Laur najlepszego wychowawcy. Numer jeden. Pan dyrektor Sieniawski i pan dyrektor Gramowski. Zapraszamy serdecznie. To cóż, kochani, dziękujemy bardzo klasie drugiej za takie serdeczne pożegnanie. Gorące brawa dla nich.